sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra. Dzień dobry Państwu, witamy w programie Hej Śląsk. Dzisiaj gościmy Wojtka Bochnaka, wiceprezesa Śląska Wrocław. Cześć i czołem, dzień dobry. Witam serdecznie. Wojtku, całe szczęście, że nie spotkaliśmy się tydzień temu, bo był taki pomysł, abyśmy się spotkali, proszę Państwa, tydzień temu, ale tam z różnych przyczyn się nie udało. No i co, miało być wtedy niemiło i smutno, a dzisiaj będzie w miarę wesoło, bo Śląsk wreszcie wygrał 2-1 z Pogonią Szczecin po 2 golach Erika Exposito. Jak oceniasz to spotkanie? To znaczy tak, no na pewno jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku i w końcu zwycięstwa naszej drużyny w tym roku. I to jakby wynik nie może nam też jakby przysłonić tego, co się działo jakby na boisku, bo trzeba pamiętać, że wygraliśmy 2-1, ale pierwsza połowa, szczególnie jej początek, czy pierwsze pół godziny było w wykonaniu naszej drużyny nie było najlepsze. To zdecydowanie Pogoń prowadziła grę i polityk. Gdyby było tak, że Pogoń prowadziłaby po pierwszej pół godzinie 2-3-0, na to miała sytuację. Tak, przypomnę, że była taka sytuacja, kiedy Mariusz Pawelec złapał kontuzję. Drużyna Pogoni szła 4-2, więc tam dobre zachowanie naszych obrońców uratowało nas. Później rykoszet, gdzie Matusz tego prawdopodobnie by nie obronił. Więc różnie mogło być, no ale piłka nie zawsze jest sprawiedliwa i pod koniec połowy nasza drużyna pokazała charakter. Najpierw Erik strzelił bramkę głową na 1-1, a później, dwie minuty później, co ciekawe, piłka wyrzucona z autu po trzech różnych uderzeniach trafiła na nogę Exposito i dokończyliśmy w zasadzie dzieła w tym, że została strzelona druga bramka, okazała się bramką zwycięską. Wcale w drugiej połowie też nie było łatwo, bo Pogoń, pamiętamy, że atakowała, miała swoją poprzeczkę, ale w końcówce również Robert Pich miał sytuację stuprocentową, mógł ją wykorzystać, mogliśmy jej pokarać Pogoń 3-1. Ale cieszymy się z tego zwycięstwa, natomiast przed nami Legia Warszawa. Nie ma hura optymizmu, jest fajnie, że wygraliśmy, a teraz jest Legia, później jest Krakowia na wyjeździe, później Wisła Płock u siebie i następnie przerwa reprezentacyjna. I najważniejsze jest teraz, żeby w tych trzech meczach punktować i zacząć znowu patrzeć do góry, a nie na dół, bo zaczęliśmy w ostatnich tygodniach już patrzeć z tyłu, co się dzieje. Zaczęliśmy łapać oddech tych drużyn z tyłu, bo tabela jest wyjątkowo w tym roku spłaszczona. To prawda. Chciałbym się zatrzymać na chwilę przy Eriku Exposito, bo doszło do takiej w zasadzie niecodziennej sytuacji, że nasz napastnik strzelił bramki. Mówię to trochę z takim smutkiem, dlatego że piłkarz bardzo dobry, każdy to twierdzi, prawda, że umiejętności wysokie, natomiast rzadko strzela gole, rzadko w ogóle strzela, a tym razem dwie bramki z pola karnego, pierwsza po dośrodkowaniu, których... No i właśnie, a wcześniej tego nie było. Jak Śląsk grał, to bardzo rzadko Erik dostawał piłki. Czy sądzisz, że tutaj trener na to zwrócił uwagę, żeby więcej grać na Hiszpana? Wydaje mi się, bo tak to że... wyglądało w ostatnim meczu, że jednak go tych bardziej szukali piłkarze niż wcześniej. Wydaje mi się, że w tym meczu było kilka, w cudzysłowie, wypadów naszych obrońców, w szczególności tutaj Sztiglec zaczął się podłączać, to w czego w ostatnich meczach nie było. I wrzutki Sztigleca zawsze nam gwarantowały groźne sytuacje pod bramką. I jedna z takich wrzutek zakończyła się właśnie bramką. Tak? Także tutaj na pewno więcej było ofensywnych wejść i Sztigleca, i też man of the match, czyli prawy obrońca Kotunio, który zagrał naprawdę dobre zawody. I też wydaje mi się, że jego gra i w defensywie, jak i w ofensywie była bardzo pożyteczna. I Erik był przede wszystkim w świetle bramki, bo napastnik musi być w świetle bramki. Czasami mu tego brakuje, ale w tym meczu był w świetle bramki, dlatego strzelił dwie bramki. Tak, to jest moja diagnoza. Tak uważam, że no napastnik... bo wcześniej też się cofał bardzo często, jak Lewandowski za czasów Fornalika, prawda? Tak, tak. A jeśli Erik jest napastnikiem, jest klasyczną dziewiątką, wysoką, silną, jeśli będzie, uważam, w świetle bramki, będzie strzelał tych bramek więcej. Jeśli będzie się cofał po piłkę, no to trudno, żeby te bramki miał. Od tego są inni zawodnicy, mają zadania na boisku. Tak mi się wydaje. Gratulacje dla Exposito i miejmy nadzieję, że
zacznie strzelać bramki częściej i też nie tylko we Wrocławiu. Dokładnie tak. Raz strzelił jeszcze w Lubinie. To oddajmy, tak, że tak, nie tylko we Wrocławiu. Czyli poza Dolnym Śląskiem. Poza Dolnym Śląskiem, tak. Wywołałeś nazwisko Roberta Picha. Kibice zachodzą w głowę, o co chodzi. Czemu Robert, który znany jest z tego, że ma przestoje, tak, że strzela w pięciu meczach 3 bramki, ma 2 asysty, a później w 5 nic nie strzela. Natomiast ta jego zła seria trwa już bardzo długo. Co gorsze, na boisku prezentuje się, powiedzmy sobie to szczerze, słabo. Co się z nim dzieje? No to ja powiem przewrotnie. To jeśli Robert Pich na pewno nie wypełnia tych zadań, które oczekują od niego kibice, bo kibice oczekują od niego asyst i bramek. Tak. Natomiast sztab widzi w nim inne atuty, jakby pracę w defensywie i myślę, że dlatego też Robert cały czas występuje w tej podstawowej jedenastce. I żeby tutaj powiedzieć trochę na przekór temu, co wszyscy mówią, no to pytanie powstaje, co widzi trener reprezentacji Słowacji, który powołał Roberta do szerokiej kadry. To jest informacja z wczoraj. Tak? No więc Robert Pich jest powołany do szerokiej kadry Słowacji. Czy pojedzie na te mecze najbliższe, które był będą? Był wielokrotnie powoływany, ale nigdy nie był w tej... Ale jest w szerokiej kadrze, tak? No jest powoływany cały czas do szerokiej kadry Słowacji. Ale wydaje mi się, że jakby byśmy grali w piłkę i bylibyśmy Słowakami, to też by nas powołał. Ja myślę, że jest kilku świetnych piłkarzy słowackich, tak bym nie podchodził do tego. Także tu Robertowi trzeba pogratulować, że cały czas jest w kręgu zainteresowań trenera pierwszej reprezentacji. Ja uważam, że przyjdzie taka chwila, Robert nieraz nas zaskakiwał, że przyjdzie taka chwila najmniej oczekiwana, kiedy Robert udowodni jeszcze nam wszystkim, że dlaczego jest najbardziej skutecznym obcokrajowcem w historii Śląska Wrocław, bo tak jest. I myślę, że jeszcze bramki strzeli i że będą takie mecze jak chociażby z Wisłą w Płock w poprzednim sezonie, gdzie Robert był w trudnych chwilach, wszedł na boisko, strzelił bramkę i załatwił nam 8. Przypominam, że takie chwile też były. Oczywiście, bo Robert jest znakomitym piłkarzem. Należy mu się duży szacunek za swoją postawę przecież. Ile to już sezonów? 7 w Śląsku? Gdzieś sporo, w każdym razie sporo, tak, sporo czasu w Śląsku Wrocław. Piłkarz znakomity, oby się przebudził, oby już w najbliższym meczu z Legią Warszawą. Wywołałeś też temat Guillerme Coutinho, tak, któremu kończy się kontrakt. Piłkarz, przypomnę, najpierw kontuzja, później kwestie zdrowotne związane z wysokim poziomem cukru, później znowu kontuzja i w końcu, kiedy wszedł do składu, okazało się, że Dariusz Sztylka, ty razem z prezesem Waśniewskim wiedzieliście, co robicie, kontraktując tego piłkarza, bo to jest kawał zawodnika, jak się okazuje, z miejsca 11 kolejki, znakomity występ z Pogonią Szczecin, a to który jego mecz? 3? W podstawowym składzie z rzędu. Znaczy to jest piłkarz o dużej jakości. Właśnie, ale kończy mu się kontrakt. Kończy mu się kontrakt. Pytanie, czy zostanie przedłużony. Właśnie teraz jest czas, że Guillerme Coutinho udowadnia wszystkim krytykującym go, czy ma jakość piłkarską. Tak, ma jakość piłkarską. Wszyscy to widzimy. Naprawdę on podjął się trudnej próby, tak jak tutaj zauważyłeś. Miał swoje problemy zdrowotne, jeśli chodzi o problemy z poziomem cukru. Została wprowadzona dieta. On się tej diety bardzo pilnuje. Jest naprawdę profesjonalistą i dlatego uważam, że tego efekty są. Jest piłkarzem o dobrej, wysokiej kulturze piłkarskiej i uważam, że wszystko przed nami. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie dojdziemy do porozumienia, bo chcielibyśmy dalej oczywiście rozmawiać o jego przyszłości w Śląsku Wrocław, ale takie sytuacje jak ta lubią ciszę, więc poczekajmy jeszcze, aż te rozmowy się zakończą, więc spokojnie jeszcze. Ale rozmowy prowadzicie. Już nie mówmy, na jakim są etapie, bo wiadomo, konkurencja nie śpi, ale rozmowy są prowadzone. Tak, to jest najważniejsze, żeby tutaj do tanga zawsze trzeba dwojga, więc dajmy trochę czasu sobie jeszcze, żeby do tych rozmów, żeby te rozmowy mogły być kontynuowane, tak? A Mathieu Scalet, czyli najnowsze objawienie Śląska Wrocław, piłkarz, który skarży od kilku dobrych lat. Pierwszy raz kibice o nim chyba pierwszy raz usłyszeli, kiedy dał asystę Piotrowi Celebanowi w derbach z Zagłębiem Lubin w ostatniej minucie, w ostatniej akcji meczu, ale było to z 5 lat temu?
Dawno temu w każdym razie. On był wtedy nastolatkiem, teraz już troszeczkę dojrzał. Natomiast w kadrze był, ale dopiero w tym sezonie jakoś tak gra więcej. I co najważniejsze, stał się wiodącą postacią zespołu, grając na pozycji numer 6. Ale jemu też się kontrakt kończy. Czy nie będzie tak, że parę meczy zagrał u nas dobrze, strzeli bramkę i wyleci poza Wrocław? To znaczy tak, Meteo Scale jest w klubie już od wielu, wielu lat, tak jak tutaj zauważyłeś. Tak naprawdę dojrzewał piłkarsko tutaj w Śląsku Wrocław. Myślę, że przed rozpoczęciem sezonu wszyscy kibice mówili, że nie ma Łabojki, nie ma Mączyńskiego. Coś, co jest czasami pechem innych piłkarzy, jest szczęściem innego piłkarza. I tutaj mamy taki przykład, że Meteo dostał swoją szansę i uważam, że tą szansę wykorzystał, tak? Bo tutaj udowodnił, że jest zawodnikiem, na którego warto stawiać. Jest w zasadzie zamieszany we wszystkie bramki, które strzeliliśmy z Pogonią Szczecin, bo pierwsza bramka to najpierw jego strata, później odbiór piłki, zagranie do Sztygleca i bramka Expositu, a druga bramka no to jego strzał, odbicie, wybicie piłki i bramka Exposito. Więc na pewno jest to zawodnik, który dużo serca oddaje na boisku, dużo biega, jest zawodnikiem najlepiej, najwięcej biegającym w drużynie Śląska Wrocław i myślę, że jednym z najwięcej ma przebiegniętych kilometrów w lidze. Uważam, że udowadnia, że warto mu dać szansę na przyszłość. Czyli jak rozumiem, tutaj podejmiecie rozmowy o przedłużeniu kontraktu. Tak jak powiedziałem, warto mu dać szansę na przyszłość, więc wszystko przed nami, tak. To jest moje zdanie. Okej, okay. Mariusz Paweles, bo jemu też kończy się umowa. Zupełnie inna sytuacja niż Mathieu, bo mówimy o piłkarzu bardzo doświadczonym, który ostatnio gra, teraz złapał akurat kontuzję. Przy okazji wszystko u niego dobrze, ze zdrowiem? No, kontuzje, jesteśmy na razie na etapie badań i wyników badań, więc poczekajmy jeszcze z diagnozą, ale może tak być, że z dnia na dzień nie wróci do grania jeszcze. Mamy nadzieję, że jeszcze w tej rundzie wróci, ale różnie może być. Ta kontuzja nie musi być wcale taka lekka, że to potrwa tydzień czy dwa, tylko może potrwać miesiąc, dwa. No to Mariusz, dużo zdrowia w takim razie, obyś jeszcze zagrał w tej rundzie i zagrał w ogóle w Śląsku w przyszłym chociażby sezonie, no bo kontrakt mu się kończy. Czy on w ogóle chce zostać w zespole? No bo już jest w takim wieku, że... Ja myślę, że Mariusz jest na tyle dojrzałym piłkarzem, że wie, że kiedyś w jakimś momencie trzeba zawiesić buty na kołku. Mariusz się dobrze rozwija. Zrobił już kursy trenerskie. Na pewno nie tutaj w studiu, tylko z Mariuszem chcielibyśmy rozmawiać o przyszłości jego w Śląsku Wrocław, ale to jeszcze nie ten etap tutaj w studiu, żeby na ten temat rozmawiać. Jasne, ale to generalnie jakiś tam pomysł na Mariusza Pawelca macie, tak, nie zdradzając tak, też. Tak. Chcielibyśmy z Mariuszem rozmawiać, ale to jest mówię, nie tutaj, tylko najpierw z Mariuszem, a później. Jasne, oczywiście, no to w studiu, tak. Wiadomo. Panie prezesie, doszły mnie słuchy, że na meczach we Wrocławiu pojawia się coraz więcej menadżerów piłkarskich, skautów z różnych zakątków Europy i świata. I tu może jeszcze małe wprowadzenie. To nie jest tak, że tak zawsze było, że przyjeżdżało ich sporo, bo to zaczęło się, nie wiem, półtora roku temu, prawda? Zaczęła się chyba moda wśród menedżerów na Śląsk. Obserwowali wtedy Płachetę, Łabojkę przede wszystkim, którzy zostali transferowani. No ale teraz też ich sporo przyjeżdża i ciekawe, kogo obserwują. To znaczy tak, no, skauci czy menedżerowie różni pojawiają się na meczach zawsze. Czasami jest ich więcej lub mniej, natomiast oni na pewno się pojawiają w tych klubach, którzy mają młodych, perspektywicznych piłkarzy w swoich szeregach. I to bez znaczenia, czy to są Polacy, czy obcokrajowcy. Natomiast my sukcesywnie staramy się tą drużynę odmładzać, bo przypominam, że drużyna, która broniła się przed spadkiem, była chyba najstarszą, jak nie jedną z najstarszych w lidze. Teraz chcieliśmy złapać ten pewien balans pomiędzy zawodnikami doświadczonymi, bo tacy zawodnicy zawsze w drużynie są potrzebni i tutaj nikt nie może być skreślony, natomiast musi być pewien balans zachowany, ponieważ później się robią takie problemy, jak były w tym sezonie, gdzie broniliśmy się przed spadkiem i mieliśmy dużo szczęścia, że nie spadliśmy wtedy z ligi. Więc ten balans staramy się od dłuższego czasu zachować, stąd takie transfery jak Płacheta, stąd takie transfery jak jeszcze wcześniej Łabojko. Nie w czasach, kiedy ja byłem w zarządzie, ale
Kilka takich transferów młodych zawodników było, tak jak mówię, Płacheta teraz był, Praszelik, także Zyla. Tych zawodników to są wszystko, przypominam, reprezentanci młodzieżowi Polski, więc teraz jest Bejger, no to, który zadebiutował, więc tych zawodników jest młodych sporo, więc oni mają duży potencjał kiedyś w przyszłości, tak myślę, że to oceniają menadżerowie czy skauci, ale też w tym meczu na przykład z Pogonią. Pogoń też ma świetnych młodych piłkarzy, Lech ma też młodych świetnych piłkarzy, więc na pewno na takich meczach pojawia się zainteresowanych menadżerów, skautów z całej Europy sporo. My oczywiście fajnie, jak takie maile przychodzą i widzimy, nie wiem, Borussia Dortmund, Saint-Étienne czy kluby tego typu, no to dla nas jest to na pewno takie wyróżnienie, bo my nie wiemy, czy obserwują naszego zawodnika, czy obserwują zawodnika drużyny przeciwnej, ale zawsze takie marki robią na nas fajne wrażenie. No to takim mocnym akcentem kończymy dzisiejszy program. Sami Państwo słyszeli, jacy skauci odwiedzają mecze, oglądają mecze Śląska na żywo. Oni akurat mogą, jak rozumiem. Tak. Musimy kończyć. Dziękujemy Państwu bardzo. To był program Hej Śląsk, a gościem Wojciech Bochnak, wiceprezes Śląska Wrocław. Dziękujemy bardzo i do widzenia. Dziękuję bardzo i do widzenia. Sponsorem programu jest Motor Pol Wrocław, dealer marek Volkswagen, Seat, Skoda i Cupra.